No, dzisiaj porażka. Jak pan oceni postawę swojego zespołu? Chyba zaskakujące zwycięstwo Unii Leszno. No zaskakujące, no tak powiem szczerze, że... No ale wygrała Unia Leszno i trzeba jej pogratulować i wszystko, no cóż. Postawy poszczególnych zawodników, jak pan oceni? Janusz chyba dzisiaj mógł trochę więcej dołożyć punkcików. Trochę to mało powiedziane. Janusz powinien tutaj dzisiaj brylować na tym torze, bo to jest jego tor. Macen też nie zrobił nic, Janusz. No niewiele, bo 4 punkty w jego wykonaniu. No to się złożyło na to, że przegraliśmy. Ja tam się nie martwię, jeżeli przyjdzie do playoffów i będziemy z Lesznem jechali, to będę bardzo zadowolony. Bo na pewno pojedziemy tu lepiej niż dzisiaj, a u siebie wygramy na pewno zdecydowanie. No właśnie o to chciałem zapytać, czy jest jakiś wymarzony rywal, bo właściwie wiemy już, że będziecie na pierwszym miejscu. No to jeszcze trochę meczy zostało, ale czy ja wiem, no tu się okazuje, że to nie ma wymarzonych rywali. No Toruń niby jest mocny, ale pojedzie też na decydujący mecz i też przegrywa z drużyną, która 3 dni temu nas przegrała do 3-3, prawda? Także dzisiaj ta liga tak się układa różnie.